Ło! Aż spalenizna poszła, ale czekajcie, to spaliny? Nie. Spokojnie, zaraz się schodzi. Co kierowca? Ale samochód zabytkowy widzę na żółtych blachach rejestracyjnych. A co to za marka jest w ogóle? Buick. Buick. Amerykański. Zapach taki spalonej gumy. Ale jakie felgi, panie. Nadal się kopci? A to z rury coś, kurczę. Nie pali benzyny. Ale Nie, zepsują silnik. Ale co, jechaliście i coś zaczęło się dziać, tak? I zatrzymaliście się. No. Czekaj, niech się schodzi. No. Tu samochód. Co samochód? Tu samochód. Co, chciałbyś mieć taki, czy co? O, ale zobacz. Chodź. Można sobie tu siedzieć. Można, no. Widzisz? Ale z tyłu już trochę mało miejsca. Ale chyba odsuwają się. No te, żebyś mógł wsiąść, to na pewno trzeba odsunąć, żeby wsiąść do tyłu. No. Chyba krzesła się odkładają, tak? No tak, kładą się, tak. Nie odpalę jeszcze. Dobra, nie wiem, się schodzi. Tak z tymi to poosłabiało? A widziałaś? A się ja nagram, choć położę ciastkę. No. Może olej zaczął brać, bo tak w zadymienie było spore. No widział pan? To jest tam z tego samochodu? Tata czy ty? Nie, no to jest... Czyli kupiłeś się, tak? Ile on takiego studia? Tak, nie wiem. Tata będzie wiedzieć? Tata kupował? A to może oni kupili w złym stanie na przykład i musieli go naprawić, wyremontować albo coś tak? takiego. Bezcenne może, o, bezcenne. Ale ile zapłaciliście? Troszkę pieniążków. O pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają, jak się mówi. Ale robi wrażenie, nie? Panie z Białegostoku? Tak. Jak dzielnicy? RODO! Ochrona danych osobowych. Nie, bo mnie chodzi takie samochody, to mnie ciekawią. No, jako stary kierowca, to na pewno. Jakie dzielnicy? Osiedle Wygoda. Wygody, tak? Aha. I to skąd ściągnięty? Z Ameryki. To chyba Ford jeździł, czy kto? Jimmy Ford? Nie. Muzyni. Gangsterzy. Gangsterzy, no, czarni. A to pan też gangster, tak? Nie. O, nie, bluzę z kapturem, a to wiesz. No właśnie. Ani cocktail club. Antisocial club, tak. Był teraz taki film, bo Adam Czeczetkowicz, który wymyślił jego karierę polityczną, ma brata Piotra w Nowym Jorku i jest taki vlog Kasza. Oprowadzał po dzielnicy właśnie polskiej dawnej w Nowym Jorku, nie? Takich dużo ciekawostek, nie? Ja ostatnio z koleżanką się na przykład kłóciłem właśnie, skąd się wzięły bluzy z kapturem w Ameryce, nie? To murzyni, jak chodzą do sklepu robić napad rabunkowy, to wiesz, zakładają kaptur, nie? A co, to pewnie jakaś duża pojemność jest, nie? Z 6000 albo coś takiego, nie? 7,1. I ile pali na stówę? Z 20 litrów.
40, tak? To co, w sumie tak tylko rekreacyjnie pewnie, tak? Wykorzystujecie się, przyjechać, no. Spokojnie, przegrzał się silniczek, zaraz się schłodzi. Bo to automat pewnie w ogóle, nie? No. A przyspieszenie? Jakieś robi wrażenie? Bo jak w automacie to dosyć złagodzone jest, nie? Robi. Pod głowicą. Mi się wydaje, no jak uszczelka pod głowicą, to no. Czuć się oleje. Spróbuj zapalić, zobacz co tym pójdzie. A on kierunku wskazy ma czy nie? Ma. Poczekaj, będę próbować uruchomić auto. No jeszcze leci dym. No. Może być uszczelka pod głowicą, cholera. Kiedyś miałem coś takiego. Oj, oj. Biały wyłącz, dym. Wyłącz, tak, to wali olejem. Wyłącz. Bierze olej, no. Ja na waszym miejscu laweta, kurczę, i olej, żeby ktoś to obejrzał, no. Ja miałem tak kiedyś w silniku, no. Nie robiliście pewnie tego nigdy, nie? W sensie? No, uszczelki pod głowicą? No, to kiedyś chyba mogło nastąpić. Jedziemy tak, ale kurwa, zakręcimy pół miasta. Nie, ja bym nie ryzykował, bo to większe koszty tylko narobicie sobie. Taki biały dym to typowy objaw, podbiera olej. No. Ale to wszystko oryginalne. No tak. Myślę, że to nie będzie nic widać. Nie, pod głowicą po prostu. Wiem, ale to nie to. To? Zużyty silnik po prostu. Po pewnym czasie, wiesz, trzeba remont zrobić i uszczelkę wymienić i będzie jeździć dalej po remoncie. No i jeździł, aż nie jeździł. No swoje pewnie przejechał to. Samochód stary pełny. Ten? No. No. 30 lat. Co? Za 30 lat może mieć, tak, tak. No bo to jest koruj. Co, to taki mimo wszystko bardzo zadbane, nie? No tak, bardzo to. Odpicowane jak trzeba. No. Do sprzedaży, bo przyjechał. Ile kilometrów, to wszystko. Koniec. Oni tylko na wyścigach powinno jeździć, ani tak jak po trasie, bo nasze trasie one nie jest do jazdy, wiesz? Czemu? Nie. Amerykański samochód. Ma rejestrację, Krzysiek, nie, to nie samochody na nasze drogi. Tylko jak żółta, to zabytkowe, no to nie. Musi mieć... To nie nasze, na nasze drogi. Co najmniej chyba, tak. Wiesz. Bo tam jest jakiś limit wieku. To nie nasze, nie nasze drogi. A on dał za mocno. No w gaz? Pierdolę, no koniec. Może i tak. Poszedł. No to nie za drogie, to za nie. Uszczelka poszedł, wszystko. Pod silnikiem. Zawory. Nie, trzeba by go na chodnik zepchnąć. Bo zanim laweta przyjedzie, z pół godziny minie. Retro. No, retro zabytkowy, tak. Tak. Też tak. Do końca ten ciśnie, ten gaz? Pedał, nogi. My Polacy mamy nogi. No. Bardzo ciężkie. Do gazu? No. Bardzo ciężkie. Tu też miałem taki, o, tylko inny kolor. Wiesz, wyścigówka. I no to wyścigówka. No, no taki. I... Nie, no taki sportowy bardziej jest. Nie, nie? To wyścigówka. Sportowy, wyścigówka inaczej. Jest.
To tak trochę jak te były. On tylko się nadaje do jazdy po torach. Bo to Buick jest, Buick, nie? A... O. No. Trzeba by im trójkąt pożyczyć. A tu zobacz, kobieta za kierownicą chyba. Nie, pan za kierownicą. Pozdrawia cię. Do mnie. Do ciebie, no. Mój znajomy, kierowca. No. Trzeba włączyć, a tu nie ma tych... Świateł, kierunkowskazy powinni włączyć, no. Zaraz, trzeba im powiedzieć. Nie, muszą. Nie. Jak dopuszczony do ruchu, to musi mieć. Chłopaki, a nie macie świateł awaryjnych albo trójkąta? Nie, nie. To stary auto, to nie ma świateł awaryjnych. A, czyli co, kierunkowskazy tylko ma, ale nie ma tak, że wszystko mruga, tak? O to chodzi. Jasne. To trójkąta, czekaj, może ja wam pożyczę na chwilę. Ale to musi stać, czekać. No aż co tam, dzwonicie po jakąś lawetę, czy? Tak, już my się organizowaliśmy, także no, dziękujemy pięknie za pomoc. Za pomoc, tak. Tak.